witam Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem, nowy odcinek z tej nowej serii, o której zapowiadałem tam tydzień temu, może jakoś tak. Nie była zapowiedź tej serii tydzień temu. To jest gdzieś... Możecie zobaczyć u mnie na kanale tą zapowiedź i możecie już, bo kilka tam łowisk jest już wrzuconych, także możecie zobaczyć te łowiska. To jest nowa seria właśnie, która się nazywa Nowe Łowisko. Dzisiaj nowym łowiskiem mamy Uściwierz, który się znajduje w Łęcznej, a tak w zasadzie za Łęczną. Jest to naprawdę urokliwe łowisko i ono jest praktycznie ze wszystkich stron. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale jest ono piękne i ogromne. I ono jest praktycznie z wszystkich stron zarośnięte łowiska, naprawdę. Nie da się tu praktycznie wejść. Naprawdę mamy tam pomost i możemy tutaj wejść takim gównianym pomościkiem, tak jak ja na tym stoję. No i co? Ogólnie tutaj możemy, ale ten pomost to jest chyba jedyny na tym jeziorze, albo są jeszcze kilka innych, ale to naprawdę mało. No to ogólnie tak. Tutaj mamy na tych pomostach różne miejsca. Różne miejsca. Tam możemy sobie łapać, przechodzić na wszystkie inne. Możemy też tutaj również zwodować łódkę, jeżeli ktoś posiada i lubi łowić na łódkę, na łódce. No i co? Ogólnie tutaj jest bardzo czysta woda, bo to jest mega czysta woda. Ogólnie dzisiaj nie łapię, próbowałem łapać, jak widzicie. Próbowałem łapać, ale się nie da, bo jest po prostu taka fala i jak będzie źle mnie słychać albo coś, to już od razu sorka za to, no ale jest taki wiatr, a ja muszę to dzisiaj nagrać, bo dzisiaj jestem w Łęcznej, akurat się znajduję, więc jest git. I próbowałem łapać, ale niezbyt to udane łapanie. No i co? Ogólnie tutaj przy brzegu to też jest nie za bardzo łapać, bo nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu są takie ziela. Pełno jest takich ziel. Ale natomiast tutaj, o, jak jest na przykład ten pomost, to o tutaj, o, ktoś tam w środku wygrabił to. I tam jest pełno ryb. Tu jest taka czysta woda, że tu praktycznie widać ryby. Może nie teraz, bo teraz jest czerwiec, początki czerwca i to bardzo takie pierwsze początki czerwca. Także może jeszcze tych rybek tak nie ma, bo ogólnie jeszcze rybek nie ma tak dużo, jeszcze wszystkie nie żerują, ale ogólnie już brania też są. A, i w ogóle tutaj możemy się spodziewać takich ryb jak przy brzegu tutaj, to możemy złapać na spławik sobie wzręgę, płotkę, tutaj nawet można złapać ruchatego. Sorry za ten wiatr, naprawdę sorry. Tutaj złapać sumy karłowate i różne inne ryby takie tutaj przy brzegu, natomiast bardziej tu się łowi łódkami, no bo wiadomo, tutaj jest dużo ziel i tutaj się łowi na grunt, stąd tam gdzieś się daleko, no to też jest dużo ziel, ale na noskach to bardziej biorą sumy karłowate i różne takie ryby. Nie są jakieś mega duże ryby, aczkolwiek zdarzają się tak naprawdę już warto. No i co, tak z łódki, jeżeli łowimy, no to tutaj się bardziej, bo ja już łowiłem z pontonu, tu leżę. I tutaj na tym łowisku możemy się spodziewać, tutaj naprawdę jest dużo ryb, bo niedawno wpuścili suma i występuje tu też bardzo duża ilość szczupaka. Jest tu oczywiście okoń, sandacz, różne takie ryby z tych drapieżnych okoń, oczywiście. I to jeszcze dużo jest, ja tam wam w skrótach takich wymieniam ogólnie to łowisko i tak jak mówię, to łowisko występuje na PZW, tu można, każda jedna osoba może łapać na dwie wędki, jeżeli ma kartę wędkarską, to już o tym był specjalny odcinek, także warto sobie zajrzeć też i tam trochę dowiedzieć się więcej o regulaminie. No i ogólnie tutaj mamy te miejsca, wszystko i jeszcze przechodząc do takich bardziej roślinożernych, no to możemy tutaj się spodziewać lina, karpia i leszcza, bękarta i płoci też tam dalej, tylko że już większych. Ogólnie tam dalej na środku, z tego co chyba wiem,
to jest nie takie dno, takie ostrymi zaroślami, tylko jest tam normalnie gładko i normalnie tam można szkolić przy samym dnie łapać i powinno się dać. Ogólnie łowisko jest bardzo ładne i mega duże, naprawdę polecam na nie tu sobie wpaść, zobaczyć, nawet nie tyle, że łapać, ale zobaczyć i tu też naprawdę można sobie nieźle powędkować, nieźle połapać. Oczywiście tutaj mamy taki pomost, można też łódkami, tak jak już mówiłem, tutaj jechać. No i co? Tutaj mamy ten pomost, jak już też mówiłem. Mamy też tam, o, może jak widzicie, taki ten dla ptaków na środku. Takie coś dla ptaków, nie wiem, czy to dobrze widać, ale mi się wydaje, że tak. Przynajmniej z mojej perspektywy to dobrze widać. No i tam możemy się nawet wykąpać, jest tam taka malutka plaża, także jak ktoś lubi nawet nie tyle co łowiska, ale miejsca, w których można sobie wypocząć i nie lubi ludzi, tak jakby większość ludzi no, tam nie jeździ za dużo, tam nie ma, no to z chęcią może się udać na to łowisko, na tą wodę. Tutaj na pewno coś znajdą u siebie wędkarze, jak i wypoczywający, jak i relaksujący się normalni ludzie. No i co? W ogóle to tutaj przy samym brzegu jest tylko tak jak wydzielone, tak jakby grabiami takie coś. I przy niektórych też to jest chyba przy tamtym na końcu tylko, tak jak mówiłem. A tutaj na bok i w ogóle to nie za bardzo jest sens rzucać, no bo no, sami zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie, ale chyba widzicie. Po prostu tutaj nie da się za bardzo łapać, bo ja już tu łapałem. Powiem wam, że tutaj są zaczepy nie z tej ziemi, niesamowite. No i co, ogólnie to by było w tym odcinku w zasadzie na tyle. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Zaskoczcie mnie jakąś miłą łapą w górę, tak, tu, łapa w górę. Zaskoczcie mnie miłą łapą w górę. Jeszcze raz przepraszam za ten wiatr, no ale ja już nic na to nie poradzę. Jeżeli też chcecie odpocząć od samochodów i od innych rzeczy, to tutaj jest wspaniałe miejsce. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrybuj, jeżeli wam się mój kanał podoba i jeżeli wam coś nie pasuje, albo coś chcecie jeszcze się dowiedzieć o tym łowisku, o ile ja to będę wiedział, to piszcie w komentarzach. A teraz jeszcze kilka takich, sorry za ten wiatr, kilka jeszcze takich ujęć ładnej panoramy z tego oto łowiska. Dzięki za obejrzenie i na razie do następnego.